Siema, witam Cię. Dzisiaj chciałbym, abyśmy przetestowali sobie elektryczny pastuch do zabezpieczenia grządek przed ślimakami. Myślę, że brzmi obiecująco. Zapraszam do obejrzenia krótkiego testu. Na początek powiedzmy sobie szczerze, to nie jest skomplikowane urządzenie. Do budowy takiego ustrojstwa wykorzystaliśmy cztery zapałki połamane, każda na pół. Do tego bateria od wkrętarki, takie kabelki z krokodylkami. No i wygląda sprawa tak, że są dwa obwody z drutu miedzianego, odizolowane od siebie, nie dotykają się. Podpinamy jeden do plusa, drugi do minusa i to nam zabezpiecza obszar przed ślimakami. I zobaczymy, jak to jest w praktyce, bo teoria brzmi świetnie. Zapraszam Cię do obejrzenia tego krótkiego testu, który Ci pewnie wszystko wyjaśni. Nie będziemy ich dłużej męczyć, ale jeszcze uchwycę. O, nie słyszę. Okej. A się zezłościł. Puściły mu nerwy. O. Działa perfekcyjnie. Zrobiłem kiedyś taką... Hej, jeśli materiał był dla Ciebie w jakikolwiek sposób przydatny lub podobał po prostu Ci się, zapraszam Cię do dania łapki w górę, zasubskrybowania kanału i czekania na kolejne testy. Na razie.